Witajcie, kochani. To jest kolejny film, nie wiem który, z cyklu Współuzależnienie. Mówiłam wcześniej w którymś z filmów, że powiem o książce Alkoholik, o tej książce. Alkoholik, instrukcja obsługi. Jolanta Reisz-Klose i Ewelina Głowacz. I nie będę recenzować całości, ale są tu takie trzy punkty charakterystyczne, o których wam tu powiem. I teraz tak. Pierwszy z nich. Psychologiczne konsekwencje współuzależnienia. To jest ważne. Będę mówić o tym też być może z własnej perspektywy w innym filmie. Po pierwsze, zaburzenia psychosomatyczne. To się dzieje. Tak, psychika związana jest z ciałem. Na pewno kiedyś o tym powiem, o wszystkich swoich schorzeniach, które nagle znikły, jak zaczęłam chodzić na terapię i obserwować siebie. Drugie, nerwice. To jest ten ciągły stan pobudzenia, stresu, który się przeradza w końcu w nerwice, ciągła nadwrażliwość. Trzecie, zaburzenie życia emocjonalnego, chaos emocjonalny, huśtawka nastroju, stany lękowe. To jest taki stan ciągłego napięcia, pogotowia i właściwie depresja, stany takie depresyjne. Bo te emocje buzują cały czas, te emocje są w strasznym chaosie. Nie ma takiego konstansu, tak albo właściwie to jest cały czas na takim wysokim poziomie, wyżej, niżej, ale nigdy nie opada. Cztery, zakłócenia czynności poznawczych, zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy zdrowia i choroby. Tak. Czasami jest tak, że nawet oszukujemy się, to znaczy właściwie to jest stan ciągłej choroby, można powiedzieć, współuzależnienie. To jest ciągła nerwica, stan ciągłego pobudzenia, organizm jest ciągle na pełnych obrotach, a nawet jak już w końcu nas rozłoży jakaś grypa, to my to negujemy. Pamiętam, że to negowałam, po prostu mówiłam, nic mi nie jest. Brałam jakieś proszki i chodziłam i w ogóle nie ma się poczucia właściwie, co to jest zdrowie, co to jest choroba, czy jestem zdrowa, czy chora. Jestem chora i tak muszę przecież wszystko zrobić, bo jestem nadodpowiedzialna. A to tutaj, co wcześniej na początku było powiedziane, zakłócenie czynności poznawczych, zagubienie chaos poznawczy. Tak naprawdę to jest bardzo trudne, żyje się w takim, wariatkowie trochę. I się ciągłe zastanowienie jest takie, Boże, czy to ja oszalałam, czy on? Tak jest na początku, potem już się przestaje myśleć. Ale kto to zwariował? Tym bardziej, że jest ciągłe są manipulacje. Ta postawa bierno-agresywna, tak? A dużo jest takiej właśnie manipulacji przemocy emocjonalnej, gdzie komuś się wmawia, że to on źle zrozumiał, że to on jest głupi, tak, to ja nie jestem pijany. Może wszystkie czynniki jakby psychofizyczne wskazują, że jak najbardziej. I się na przykład w to wierzy. Właściwie nie wiem, czy wierzy, jakoś tak bagatelizuje. Jest całkowity chaos, w głowie jest po prostu totalny chaos. Robi się głupie rzeczy, gubi się. Nie tylko uzależniony to robi, współuzależniony również. Zapomina, gubi, zostawia żelazka, biegnie, wpada w kolejną histerię. Małe rzeczy stają się wielkie, wielkie stają się małe. Brak proporcji. Priorytety są totalnie zaburzone. Kolejny punkt. Pustka duchowa i brak nadziei. Beznadzieja. Życie ciągłe i poczucie beznadziei w zaklętym kręgu. Samotność. Uzależniony, bo to właśnie często uzależniony buduje tą klatkę wokół współuzależnionej. Ona też sobie ją buduje, ale odcinają się. Właściwie żyją w kręgu tylko tych, którzy są podobni.
A to jest na zasadzie prawo przyciągania. Ja to zauważyłam w bardzo paradoksalnych, dziwnych sytuacjach. Nawet kiedy jechałam gdzieś za granicę do kogoś pracować, nagle się okazało, że ta osoba ma jakieś problemy, bo związek jest toksyczny tam, gdzie ja u kogoś pracuję czy mieszkam. Ciągle przyciągałam takie osoby, poznawałam nawet gdzieś relacje takie profesjonalne, w sklepie. To się robi taki, po prostu przyciągasz to wszystko, takie masz wibracje i podobne wibracje przyciągasz. Samotność, i nikt ci nie może tu pomóc, ale przecież tą częścią często jest zmowa milczenia. Będę o tym mówić przy dzieciach, może kiedyś powiem o alkoholiku, o samej chorobie alkoholowej, ale w perspektywie współuzależnionej. Kolejny punkt. Poczucie niemożności rozstania się. To jest to beznadzieja, zaklęty krąg. Nie można z niego wyjść, ta szklana klatka. I taka ścisła, przecież bardzo ścisły związek toksyczny. To jest taki taniec, nie wiem, tango. Bardzo ścisło się obejmuje. Nie można bez siebie żyć. Tysiąc powodów, by się nie rozstawać. Kolejny punkt. Trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb i realizacji pragnień i celów. Mówiłam o tym w innym filmie. Po prostu się siebie nie zna. Żyje się życiem współuzależnione, żyje życiem uzależnionego. Nie zwraca na siebie uwagi. Potem podstawowy krok do wyjścia to jest kierowanie uwagi na siebie. I ostatni punkt z tych psychologicznych konsekwencji współuzależnienia to jest obniżenie jakości życia. Tak, żyje się na najniższym poziomie, to jest właściwie wegetacja trochę, aby przeżyć. Tym bardziej, że jest dużo problemów finansowych, więc od pierwszego do pierwszego. Od picia do niepicia. Tak? Tym bardziej, że to są cykle. Żyje się w cyklach. W pewnym momencie zaczęłam zapisywać i się okazało, że to faktycznie są takie cykle, o których słyszałam na terapii. Alkoholik ma konkretne cykle, każde inne, ale jakieś tam one są. Okres picia, okres niepicia i to się zazwyczaj powtarza, nawet w mniej więcej podobnych odcinkach czasu. A współuzależniona w to wchodzi i próbuje je jakoś tam uprzedzić, przewidzieć. A to wszystko powoduje, że nie ma szerszej perspektywy, bo jest tylko ta zawężona perspektywa. Życie się na tym najniższym poziomie, jakby brak marzeń, brak celów większych, a nawet jeśli one są, to są tylko nigdy nierealizowalne właściwie. To by były psychologiczne konsekwencje współuzależnienia według książki Alkoholik. I inna rzecz, która mnie tam zainteresowała, są wymienione takie punkty pod takim hasłem, aby doszło do współuzależnienia. Tak? Czyli jakie warunki spełnić należy? Pierwszy, związek z alkoholikiem. No i bym tu powiedziała, że po prostu z uzależnionym. Wydaje mi się, że narkoman czy seksoholik to jest podobna bajka. Ale ta książka jest konkretnie o alkoholu, alkoholiku. Związek z taką osobą, z alkoholikiem. Drugi warunek. Osobowość przedwspółuzależnieniowa. Taki ciekawy termin. Czyli jeszcze nie współuzależnienie, bo to się rozwija już w konkretnym związku, ale to jest osobowość kobiety najczęściej, która pochodzi z domu, kto jest DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholików, albo z DDD, czyli gdzieś z jakiegoś zaburzonego domu, gdzieś, gdzie kto śpił, albo w jakiś sposób nie zaspokajał potrzeb dziecka. Do tego stopnia, że to dziecko nabyło jakiegoś syndromu odrzucenia, lęku, toksycznego wstydu, te różne elementy się wtedy tworzą. I to jest ta osobowość przedwspółuzależnieniowa, czyli jakby gotowość, ma się już w sobie wpisany jakiś tam schemat, bo się nim nasiąknęło w dzieciństwie albo gdzieś tam we wczesnej młodości. Gdzieś musiało być zetknięcie z tym.
jakieś poczucie braku czegoś, a jednocześnie jakiś taki schemat i to jest taka gotowość, tak? To już jest taka osoba, pewne cechy w osobowości tak się wytworzyły, tak się dostosowały, że potem to tak klika. No i trzeci tutaj punkt, warunek, aby doszło do współuzależnienia, przystosowanie się do patologicznej sytuacji. Tak, czyli już właściwie ta osobowość przedwspółuzależnieniowa potem wchodzi we współuzależnienie i dostosowuje się do tej patologicznej sytuacji, która często jest właśnie jakby odbiciem tego, co było wcześniej, gdzieś tam we wczesnych stadiach życia tej osoby. Dostosowanie, czy nie ma tego odruchu, uciekam stąd, zwiewam po prostu, gdzie pieprz rośnie, bo to jest chore. Tylko jest taki ten puzzle, tak? Takie wejście. Zresztą oni stosują tutaj ten termin puzzla. A właśnie, za chwilę będzie. I to jest taki trzeci taki temat, który jest w tej książce, alkoholik. Symptomy. Czyli spotykasz tego mężczyznę, podoba ci się, tak? Stan zakochania. I teraz symptomy, jakie się pojawiają, że to może być toksyczny związek, że to może być uzależniony, a ty możesz być tą współuzależnioną. Symptomy, że ten związek może być toksyczny. Ja o tym mówiłam w innym filmie, o moich symptomy tego, że kolejny związek po terapii może być znowu toksyczny. Tu jest trochę podobnie, tylko oni mówią ogólnie o symptomach, coś, co nas ostrzega przed wejściem w związek toksyczny. U współzależnionej w głowie, tak? Pierwszy. Brakujący puzzle, czyli czujemy tak, jakby po prostu ten mężczyzna to był ten brakujący puzzle do naszej układanki życiowej, tak? To po prostu wszystko pasuje. Jego zainteresowanie, jego sposób bycia, jego sposób życia, jego mówienie, jego stosunek do... Wszystko pasuje. Wszystko, nie mamy żadnych po prostu ale. Drugi. Właściwie to jest to samo, prawie. Uważam, że jedno wypływa z drugiego. To jest ideał po prostu dla nas. I ten ideał jest tak na wyciągnięcie ręki, bo się zakochuje w nas i my się zakochujemy w nim. Tak. Mówiłam też w sumie o tym wcześniej. I teraz trzeci punkt w tych symptomach, trzeci symptom, mocne więzi, toksyczne. Tak, to też właściwie wielokrotnie mówiłam, że tutaj bardzo szybko jest zacieśnienie więzi, nie ma takiego nawet narzeczeństwa i tak dalej, tylko szybko jest złączenie, tak szybki ślub, często dziecko i tak dalej. I bardzo trudno się rozstać choćby na chwilę. I ten czwarty aspekt, taki ciekawy, oni, taki symptom oni podają. Ja nie wiem, czy to jest symptom, ale jest tak podane. Pokochać potencjał. Bo to faktycznie jest czasem tak, że zakochujemy się nie w tym mężczyźnie, tylko my w jakimś w naszym wyimaginowanym wizerunku, tym jakby kim chcemy, żeby ten człowiek był, albo jak wyobraziliśmy go sobie. On jakąś taką wizję przed nami rozkłada, tak ukazuje, a alkoholicy są w tym świetni. Co, kim on mógłby być, jaki on ma potencjał wspaniały, ale często okazuje się, że on nie realizuje tego potencjału, on tylko o tym mówi, jakby robi takie dobre wrażenie. Tak, ale my kochamy ten potencjał i uważamy, że on nadal może, jeżeli pokona pewne przeszkody, błahe, jakieś tam bezrobocie, czy brak studiów, czy czegokolwiek, to nawet właściwie jakieś, to nawet nie są największe, czy swoje po prostu jakieś ułomności, czyli alkohol też, to po prostu to będzie wspaniały człowiek, to jest wspaniały człowiek, wspaniały związek, po prostu będziemy szczęśliwi i on będzie szczęśliwy. I kochać ten potencjał, to jakby co mogłoby być. Ja tego chyba nie miałam, dokładnie. To nie zawsze jest.
ale często wtedy, kiedy współuzależniona właśnie przyjmuje kontrolę, a tamten to jest taki trochę bardziej lekkoduch, co być może zależy, w jakim wieku się wchodzi w ten związek, albo jeszcze kiedy kobieta jest starsza. Tak, tak, to jest, to też jest na pewno symptom. Mam jeszcze tutaj taką refleksję do tego brakującego puzzla i tego ideału na wyciągnięcie ręki, a właściwie głównie tego puzzla i tego dopełniania, bo to też jest taki charakterystyczny jakby rozwinięcie tego elementu, tego punktu dopełniania. Jest faktycznie, to jest symptom. Jeżeli czujemy, że po prostu brakuje nam kogoś, czegoś, że to jakby ja jestem tak, a on jest taki, my się tak dopełniamy, to już jest symptom, że to może być toksyczny związek, bo zasadniczo człowiek jest całością. Cała ta idea dopełniających się połówek, dusz, serc, nie wiem, jest po prostu bzdurą tak naprawdę. Człowiek powinien być harmonijną całością, tak? I męskość, i żeńskość, i prawa półkula, i lewa półkula, i jest pełnią sam w sobie. Ja gdzieś jeszcze o tym będę być może mówić, co nam się wmawia, religie, jakieś tam poczucie winy i inne rzeczy, grzech, że człowiek jest ułomny. Człowiek nie jest ułomny, jakby w wychowaniu, w wzrastaniu powinien sobie zdać sprawę, że on jest pełen i sam ze sobą, nawet bez tej drugiej osoby, może żyć pełnią życia. Jeżeli ma takie odczucie, że potrzebuje tej, potrzebuje do życia tej drugiej osoby, to już jest toksyczne. Nie potrzebujemy nikogo do życia. Chcemy, aby nasze życie było lepsze, tak? Wymiany jakichś informacji, energii, kreacji, tego chcemy, pełni życia, radości, seksu, tego chcemy od związku, a nie żeby nas ktoś dopełnił, bo nam czegoś brakuje. Halo. To tyle, jeżeli chodzi o książkę Alkoholik, polecam. Tutaj jest oczywiście dużo więcej, także o samej chorobie alkoholowej. Ale jest to książka, której sporo powiedziano właśnie o współuzależnionej. W innym filmie powiem jeszcze, pokażę właściwie wszystkie książki, które mam i które są warte przeczytania. Być może wychodzą nowe, aczkolwiek ta biblioteka nie jest za dużo, bo po prostu to jest nadal temat tabu. Pozdrawiam.